Cześć, nazywam się Mateusz Konieczny i dzisiaj powiem Wam o organizacjach pozarządowych, które inaczej nazywane są organizacjami społecznymi, organizacjami obywatelskimi, organizacjami trzeciego sektora, a także określane są skrótem NGO. Zachęcam Was do tego, abyście sprawdzili znaczenie tego skrótu w sieci, ponieważ o tym skrócie jeszcze dzisiaj powiemy. Co się wydarzy w trakcie dzisiejszej prezentacji? Dzisiaj powiem Wam, jakie są różnice pomiędzy stowarzyszeniami a fundacjami. Sięgnę do swojego doświadczenia i do początków swojej aktywności w krzakach, w których teraz przygotowuję dla Was to nagranie. Ponadto zastanowimy się również, czym takie organizacje pozarządowe mogą się zajmować, a także skąd organizacje pozarządowe mogą otrzymywać czy też czerpać środki finansowe na swoją działalność. Organizacje pozarządowe są to organizacje, które nie działają na rzecz rządu lub też samorządu, ani także na rzecz osiągnięcia zysku, czyli nie prowadzą też takiej działalności biznesowej, chociaż mogą ją prowadzić, jeśli są wpisane do rejestru przedsiębiorców i taką działalność mają wpisaną w swoim statucie, ale o tych różnych zagwozdkach trzeciego sektora i organizacji pozarządowych jeszcze dzisiaj Wam powiem. Teraz. Dlaczego stowarzyszenie, dlaczego fundacja? Początki mojej aktywności w krzakach sięgają roku 2003. To tutaj wspólnie z grupą wtedy rozrywkową młodzieżą zdecydowaliśmy się, że napiszemy pierwszy projekt na działanie społeczne w swojej miejscowości. I tak napisaliśmy pierwszy projekt na wakacje w krzakach, ponieważ chcieliśmy zorganizować coś dla siebie oraz też dla swoich rówieśników oraz zintegrować społeczność lokalną. Otrzymaliśmy pierwsze dofinansowanie na projekt społeczny, na projekt wakacje w krzakach. Wtedy zajęliśmy się fotografią, filmem, zorganizowaliśmy dzień sportu, dzień rekreacji, zbieraliśmy stary sprzęt gospodarstwa domowego z domów, adaptery, telewizory i z tego stworzyliśmy nową wystawę i wtedy rozpoczął się ruch w krzakach, ruch, który potem z grupy nieformalnej przekształcił się w stowarzyszenie. Dlaczego stowarzyszenie? Dlaczego nie fundacja? To był rok 2012. Wspólnie z grupą, z którą działałem i działam do tej pory, zdecydowaliśmy się, że wybierzemy stowarzyszenie rejestrowe. Zebraliśmy grupę osób chętnych, które chciały działać, które miały wspólny cel. Opracowaliśmy projekt statutu, który został przyjęty na walnym zebraniu założycielskim i teraz kilka kluczowych informacji o stowarzyszeniu. Czym są stowarzyszenia oraz w jaki sposób je założyć? Stowarzyszenie rejestrowe może założyć 7 osób. Ważny jest statut, w którym określone są cele, obszary działalności, kompetencje poszczególnych organów. W stowarzyszeniu rejestrowym wskazujemy 3 najważniejsze organy. Walne zebranie członków stowarzyszenia, czyli walne zgromadzenie, komisję rewizyjną, która zajmuje się, kontroluje, czy też gdyby środki finansowe oraz obszar taki merytoryczny działań są realizowane zgodnie z postanowieniami, z planem działalności, z opracowanym planem finansowym i zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. I mamy również zarząd, który kieruje bieżącą działalnością organizacji. Stowarzyszenie otrzymuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, otrzymuje numer NIP, numer REGON. Stowarzyszenie również może prowadzić działalność gospodarczą, podobnie jak i fundacja, o której powiem za chwilę. Tylko wówczas ważne jest to, aby w statucie został określony obszar działalności gospodarczej oraz taki obszar i ta informacja powinna zostać zgłoszona do odpowiedniego rejestru i wówczas stowarzyszenie może, czy też fundacja mogą prowadzić działalność gospodarczą. Procedur finansowych dzisiaj Wam nie mówię. Z chęcią bardzo o tym chętnie opowiedział, bo jestem po kilku szkoleniach, więc jak będziecie działać w różnych organizacjach, zachęcam Was do tego, że korzystajcie z różnych możliwości wsparcia, czy też to wolontariuszy, czy też osób działających w organizacjach pozarządowych, bo naprawdę warto i to jest też przestrzeń, której można się sporo nauczyć. Warto podkreślić, że stowarzyszenie jest tylko nadzorowane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania, miejsce działalności organizacji. W zależności to miejsce jest wskazane w statucie. I teraz tak, może być również stowarzyszenie zwykłe. Stowarzyszenie zwykłe działa na podstawie regulaminu, zakładane jest przez 3 osoby, nie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten zakres możliwości pozyskiwania różnych środków jest trochę ograniczony, ale jeśli chcielibyście stworzyć własną organizację, zastanowić się, czy faktycznie stowarzyszenie rejestrowe lub też fundacja w przyszłości będą wam do Was odpowiednie, to faktycznie może warto zacząć działać właśnie w tej formie prawnej, która nam ustawodawca zagwarantował. Oczywiście kluczowe teraz są 3 dokumenty. Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawa o fundacjach, więc tutaj zachęcam Was do tego, jeśli ten temat Was interesuje, wyszukać te dokumenty i możecie tam zobaczyć ciekawe i wartościowe informacje związane z funkcjonowaniem tychże organizacji. Mam też znajomych, którzy prowadzą fundacje. Fundacje
Zakłada się na podstawie aktu fundacyjnego, w którym fundator określa majątek fundacji, a także cele działalności tejże fundacji. Cele, ważne jest to, żeby to były cele społeczne, nie tyle wspierające najbliższe otoczenie, ponieważ organizacje pozarządowe cechuje to, że działają na rzecz osób, grup potrzebujących, którym warto pomóc, warto też coś w obszarach, w którym warto coś zmienić, poprawić daną sytuację. Fundacja, również podobnie jak stowarzyszenie, otrzymuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP, numer REGON, działa na podstawie statutu, w którym określone są kompetencje poszczególnych organów, cele i obszary działalności. W fundacjach działa zarząd, jest takim kluczowym organem, który kieruje bieżącą działalnością organizacji, jak również w fundacjach może działać komisja rewizyjna lub też często nazywana Radą Fundacji, która kontroluje bieżącą działalność stowarzyszenia. Fundacja podlega nadzorowi konkretnego ministra ze względu na obszar swojej działalności. I tak fundacje, które działają na rzecz edukacji, mogą podlegać ministrowi edukacji narodowej, czy też fundacje działające na rzecz rodziny i pieczy zastępczej mogą podlegać ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Oczywiście są też pewne zobowiązania dla fundacji, ponieważ fundacja obowiązkowo przesyła sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, jak i też sprawozdanie finansowe, ale takie sprawozdanie finansowe również stowarzyszenie rejestrowe wysyła do odpowiedniego rejestru w odpowiednim wskazanym terminie. Jest też kilka takich formalnych obostrzeń, których organizacje pozarządowe muszą się wywiązywać, ale o tym faktycznie możecie poczytać, czy też to w ustawie, ale jest to ciekawa też przygoda, lub też na stronie ngo.pl. Jest to portal poświęcony organizacjom pozarządowym, na którym znajdziecie informacje o tym, w jaki sposób założyć organizację pozarządową, czy też to stowarzyszenie, czy fundację, w jaki sposób kierować taką działalnością tej organizacji, oraz możecie znaleźć wartościowe artykuły na temat funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, jak i za granicą, wartościowe publikacje oraz raport dotyczący kondycji trzeciego sektora. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce działa ponad 140 tysięcy organizacji pozarządowych. Najwięcej, bo blisko 120 tysięcy, to stowarzyszenia. Ponadto warto również zwrócić uwagę na obszary działalności tych organizacji. Najwięcej organizacji działa w zakresie kultury i sztuki, edukacji oraz sportu. Ważne są również finanse, czyli skąd takie organizacje pozarządowe mogą otrzymywać czy też czerpać środki finansowe na swoją działalność. Najczęstszym źródłem dofinansowania są to dotacje i konkursy, czy też to administracji rządowej, czy też to administracji samorządowej. Takie konkursy, informacje o tych konkursach można znaleźć na przykładowo na stronie granty.pl, czy też na stronie ngo.pl, czy też na stronie poszczególnych ministerstw, samorządów lokalnych. Ponadto kolejnym źródłem wsparcia są to składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń. Mamy także wpływy z 1% podatku w przypadku organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Mamy również darowizny osób prawnych i fizycznych oraz przykładowe dochody z działalności gospodarczej, którą taka organizacja może prowadzić. Nie wiem, czy słyszeliście o takim pojęciu jak grantoza. Zdarza się tak, że organizacje pozarządowe uzależniają swoje przychody od różnych grantów, które otrzymują. I faktycznie, często mówi się tak, jest o tym też sporo artykułów w sieci, które możecie znaleźć oraz publikacji, poświęcone takim pojęciu grantozy, w ramach którego organizacja działa od grantu do grantu, czyli gdyby nie prowadzić takiej ciągłej swojej działalności, z uwagi też na ograniczone finanse, bo budżet przeciętnej organizacji pozarządowej w Polsce z badania Stowarzyszenia Klon Jawor wynika, że taki budżet wynosi 28 tysięcy złotych przeciętnej organizacji. Są organizacje, które dysponują sporymi środkami, ale są też takie organizacje, przede wszystkim lokalne, które opierają swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków, ponieważ ta aktywność w organizacjach pozarządowych jest największa. 37% organizacji zatrudnia pracowników na potrzeby realizowanych przez siebie projektów. Pozostałe organizacje opierają się na pracy społecznej członków, jak i też wolontariuszy. Warto również zwrócić uwagę na to, skąd można czerpać informacje na temat przykładowych działań i pomysłów. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zerknęli na stronę Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Pole Dialogu. Te fundacje przygotowały grę w zmianę, którą zagralibyśmy podczas zajęć lekcyjnych, ale teraz została nam taka bardziej przestrzeń z uwagi na obecną sytuację, bardziej wirtualna, ale mam nadzieję, że w szkole, kiedy już wrócicie, spotkamy się i będziemy mogli wspólnie w tę grę zagrać, a także zaprojektować organizację pozarządową, ponieważ grupy, z którymi się spotykałem do tej pory, projektowały własne NGOsy, wybieraliśmy cele, obszary działalności, a także konstruowaliśmy, czym ta organizacja może się zająć, a także skąd może otrzymać środki finansowe. Część z grup zdecydowała się na to, że taką aktywnością będzie zajmowała się w okresie wakacyjnym i powakacyjnym, ale zanim założycie własnego NGOsa, możecie poszukać informacji na temat obecnie działających organizacji na stronie ngo.pl, czy też na stronie
programu Warszawscy Ochotnicy. Tam są również organizacje, które poszukują wolontariuszy do swoich aktywności. Być może ktoś z Was byłby zainteresowany taką aktywnością, aby też się sprawdzić, nauczyć się czegoś nowego, zobaczyć, jak od środka funkcjonuje organizacja pozarządowa. Być może znajdziecie tam swoją przestrzeń, a być może również pracę, jeśli Was interesuje aktywność w trzecim sektorze lub też chcielibyście ten sektor trzeci w jakiś sposób wspierać. Ponadto często w szkołach zdarza się tak, że są organizowane działania wolontariackie. Być może ktoś z Was jest wolontariuszem, wolontariuszką w szkole. Być może podejmuje działania na rzecz najbliższego otoczenia. Mówimy o kilku przykładach wolontariatu. Na przykład o e-wolontariacie realizowanym w sieci, wolontariacie na rzecz społeczności lokalnej, wolontariacie na rzecz rówieśników, wolontariacie sportowym, kulturalnym. Mamy bardzo sporo takich różnych możliwości włączenia się w aktywność wolontariacką. Ale pamiętajcie również o tym, że ważne jest to, abyście będąc wolontariuszem, poprosili o porozumienie wolontariackie, które będzie podpisywane między Wami, a o konkretną organizacją, w której działacie. W przypadku, gdy jesteście niepełnoletni, pomiędzy Wami, Waszymi rodzicami, opiekunami, a tą organizacją, w takim porozumieniu określa się pewne warunki dotyczące Waszej współpracy, aktywności, czasu wykonywanych zadań oraz okresu, na jaki to porozumienie zostało zawarte. Takie porozumienie możecie, jakby też może być Waszym takim dokumentem potwierdzającym Waszą aktywność w wolontariacie w przypadku wtedy, kiedy będziecie biegać się na przykład o pierwszą pracę lub też o stypendium. Tutaj zachęcam Was, klikajcie na stronę mojestypendium.pl, wyszukiwarka różnych stypendiów. Dobrze, myślę, że nasz temat NGO-sów został wyczerpany. W razie pytań zachęcam Was do kontaktu, czy też to z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy też z Fundacją Polodialogu. Ewentualnie piszcie do mnie śmiało, bardzo chętnie Was też pomogę, udzielę informacji, odpowiedzi na poszczególne pytania związane, czy też to z zakładaniem stowarzyszenia, fundacji, lub też aktywnością w organizacjach pozarządowych. Ewentualnie przekażę informacje o różnych projektach, które są realizowane na rzecz młodych ludzi. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, trzymam kciuki za Waszą aktywność i mam nadzieję, do zobaczenia niebawem.